No dobra, dzieciaki, no to skoro już jesteśmy przygotowani, już zrobiło się ciemno i możemy w takim razie wybrać się na naszą nocną przechadzkę. Każdy w grupie musi znaleźć sobie swojego kolegę i w parach idziemy z latarkami. A, fantastycznie, że wzięłam ze sobą latarkę. Ja nie wzięłam żadnej latarki. Zapomniałam jej oczywiście. No ale cóż, no to co, będę szedł bez? O matko... Ej, ja też nie mam latarki. To może musimy sobie znaleźć kogoś do pary, kto ma. Ja mam, chodźcie ze mną. Dobra, no to idziemy razem z tobą. O matko Julian, nie możemy iść we trójkę, mamy iść w parach. Idziesz ze mną, czy mam iść z nią? No ja idę, dobra, okej. Chodźmy. I będę za tobą szedł, to iść z przodu i... No dobra, okej, Julian, już nie kombinuj, idziemy razem, chodźcie. Okej, dobra, no to co? No dobra, dzieciaki, no to jeśli każdy już jest ze swoją parą, no to idziemy. Wow, ale super, ile gwiazd, ale fantastycznie, ale ciemno. Cicho, Julian, czemu tak się drzesz, obudzisz wszystkie zwierzęta. Ja nie obudzę żadnych zwierząt, co ty? Na pewno się super boisz, co? Wezmę twoją latarkę. Chodźcie wszyscy za mną. Ja mam bardzo dużą latarkę, z którą wszyscy będziecie wszystko widzieć. Ej, ja się nie boję, Julian, odczep się. Na pewno się boisz, na pewno bardziej niż ktokolwiek. Julian, hej! O Jezu, co się stało? O matko, czemu mnie tak wystraszyłaś, matko jedyna? No, nie chciałam cię wystraszyć, ale słuchaj, mam super pomysł. Bo wiesz, będziemy w parze. Ej, nie chcecie iść ze mną? No chcę iść, chodź. Ja też mam latarkę. No to chodź ze mną, Kira. Pójdziemy trochę z przodu, co? Będzie o wiele ładniej. Julian, chodź, a ja chcę iść z tobą, żeby zrobić reszcie jakiś żart. Co ty na to? Pójdźmy na tył. Ty, żart? Wow, no dobra, spoko, super. Ja też chcę zrobić innym żart. No to musimy w takim razie coś dobrego wykombinować. Ej, możecie iść do przodu. No, my chcemy iść z tyłu. No dobra, no to co mamy zrobić? Co zrobimy? Musimy być ostrożni, żeby wiesz, żeby się nie zdradzić. Chodź, Julian, ja mam super pomysł. Możemy rzucać kamieniami w krzaki i wszyscy się wystraszą na maksa. No, dobra, spoko. Rzucanie w krzaki jest super. Będą myśleli, że tam jest jakiś duch albo jakieś strachajło. Ale będą mieli Pietra, zobaczysz. No, myślę, że tak, to chodź, dalej. Pozbieramy, zobacz, tu są jakieś super kamienie. Rzućmy je tam. Dobra, okej. No to... To dalej, tylko cicho bądź. Czy słyszeliście to? Słyszałam jakieś dziwne dźwięki dochodzące z tamtych krzaków. Jakiś pewnie potwór albo jakiś okropny zwierz. Ja też to słyszałam. Naprawdę dziwne. Dzieciaki, to na pewno nie było nic strasznego. Na pewno jakieś małe zwierzątka, pewnie jakieś ptaki. Albo tu jest zawsze dużo wiewiórek. Nie martwcie się. O matko, ale dali się nabrać. Już mają Pietra. Okej, tam, rzucam tam. Julian, uważaj. O, co to było? Słyszeliście te odgłosy? No, dokładnie, o matko, ale straszne. O matko, słyszeliście to znowu? O matko, jak głośno szeleściło i wydawało dziwne dźwięki. Masz rację, Mija, też to słyszałam. Bardzo dziwne, pewnie jakaś wiewiórka. Nie, może sprawdzimy, mamy przecież latarki, może zobaczmy, co tam się kryje. No, ja mogę iść, jestem odważny, wiecie, mówią na mnie Julian odważny, tak, ja mogę sprawdzić, zobaczycie, nic tam nie ma. Nie musimy przecież sprawdzać, co jest w krzakach, dajcie spokój, nie straszcie zwierzątek, myślę, że one bardziej boją się niż wy. O, ja już tutaj zobaczę, co tutaj jest i w ogóle na pewno. Co to? Jezus. O matko, co to za straszny zwierz? O matko, to tylko szop pracz. Ja nie chcę się myć. Jaki pracz? Jakie pranie? Ja nic nie chcę. Ale straszny zwierz. Nie, to nie jest żadny zwierz. To jest szop pracz, ale słodki, malutki. O matko, ale cię wystraszyłeś, Julian. To ty chcesz wszystkich straszyć, a sam masz Pietra. O matko. Julian, nic się nie bój. Przestań. Ten zwierzak bardziej bał się nas niż my jego. Gwarantuję ci. Przecież to był potwór. To nie był żaden potwór. To tylko mały zwierzaczek. Zobacz, już uciekł. Chodźmy dalej. Wracajmy. No zobaczcie, już faktycznie pobiegł. Uciekł. Na pewno się bał. Ale super szopracz.
Och, matko, nie bójcie się, dzieciaki. Chodź, Julian, do przodu. Ze mną tutaj, żebyś nie musiał się już tak bardzo bać. Z przodu bać? O, matko, zero wkręcania innych? O nie, ale nuda.